Witam Was. Dzisiaj porozmawiamy o pluskwiakach, ale nie tych pasożytach, które piją Waszą krew, kiedy Wy śpicie, a o tych drapieżnych owadach, które są potocznie nazywane Assassin Bug. To akurat jest przedstawiciel największego gatunku, ale u nas też występują w Polsce, tylko trochę mniejsze. A zaczniemy od przygotowania terrarium dla nich. A więc tak, będziemy dzisiaj przygotować terrarium dla grupki tego gatunku czarnego z białymi kropkami, czyli Platymetris bigutatus, a nie dla tego większego psytela horrida, ponieważ te już mają pojemnik i zrobimy dla tych mniejszych. Ten to jest największy gatunek, ten ciut mniejszy, ale również piękny. A więc wybierzmy najpierw terrarium jakieś. A więc tak, mam do wyboru trzy terraria. Mam trzy terraria. Czarne ze siatką góry, białe z ścianką, które ma wentylację i brawlas. Ogólnie dla tego gatunku wybrałem coś z mniejszą wentylacją, więc pewnie białe bym postanowił na białe. Czarny bym wybrał dla tych większych, czyli Psytala Horrida, im trochę więcej pryskam. Ale dzisiaj będzie większa grupa większych osobników, więc niestety albo stety Braplas, który też się świetnie nada, ale musimy go trochę przerobić. Więc te dwa odchodzą. Wentylację trzeba mu zrobić. Wentylację, ja użyję naszych ramek z wentylacją. Kółka byłyby ok, ale ciut za małe. Ta ramka będzie za duża, więc wybiorę tą średnią. I myślę, że tylko u góry mam wentylację. Więc sekunda, wypalam, przyklejam i zaraz wracam. Ok, jestem. Wentylacja przyklejona. U góry wystarczy to dla nich, bo one miały dość sucho. Ten gatunek nie lubi dużej wilgotności, więc taki pojemnik się nada w sam raz teraz. Podłoże może być albo ręcznik papierowy, albo włókno wraz z piaskiem. Ja użyję włókna z piaskiem mieszanki. Będzie niczym gotowanie dzisiaj, już przygotowane mam wszystko. A więc włókno kokosowe i piasek. Takie gotowanie tak przygotowałem, że na pewno jest tego za mało. A wsypuję resztkę, wymieszam i będzie podłoże gotowe. Maciek, co gotujesz? Wodę! Ale się zrobiła świąteczna atmosfera! Trzeba jakoś to udekorować. Najlepiej będą jakieś kory, patyki, coś, żeby miało się po czym spinać i chować w wyższych partiach. To jest wszystko, co znalazłem, co może się nadać. Więc zacznijmy to jakoś dekorować. Przede wszystkim jakiś duży korek może być, się nada płaski w miarę, gdzieś z boku. Widzę, że już zajmie sporo przestrzeni. Na dół jakieś mniejsze. Nawet kilka takich. Chropowate, tak żeby młode miały się gdzie pochować, jakby były bardzo maluchy. Na przykład jeżeli chcecie w tym mieć dorosłe, żeby składały jaja. Inkubacja tutaj też zajdzie, nie ma problemu. Po prostu trzeba trochę więcej popryskać. Więc żeby młode miały gdzieś się pochować, jakieś takie porowate. Ale ogólnie więcej przestrzeni, tym lepiej dla nich. Zobaczmy, czy jakiś patyk się zmieści. Ten zapewne będzie za długi, mogę go skrócić. Dobra, powiedzmy. A niech będzie z boku. Zakręcam. Czy to będzie jako podstawa? Wymiana? Ok. Może płaski. Wiem, jak to zrobimy. To damy na tył, bardzo płaskie. Górę umieścimy tutaj. Tak, żeby było jakoś w miarę stabilnie. To już będzie za duże, nie ma sensu. Zobaczmy. Mogłem coś tu umieścić sztucznego zielonego, żeby zmienić kolor żółtego. Jakieś liście suche, jakiś mech, cokolwiek sztucznego. Może być żywe, ale suche, co tutaj nie będzie, co przetrwa po prostu, więc albo sztuczne, albo suche. Jakiś żółty, zielony, cokolwiek czerwone, aby podbić kolor. Ja nie mam, wy możecie, więc tak to zostawię. Zastanawiam się, czy coś jeszcze tu powrzucać. Myślę, że będzie już odpowiednia ilość, ale gdzieś jakiś patyczek jeszcze. Tu już bardziej dosłownie dla, żeby miał się jak spinać lepiej, gdzieś polować. Ach, jakbym mógł zapomnieć. Przecież, jeżeli nie używam ręcznika papierowego, którego sprzątać, a będę tutaj szczątki karaczanów wyrzucać dość rzadko, ponieważ no, wysysają wnętrzności, jednak pancerz chitynowy zostanie, który trzeba uprzątnąć, bo go nie zjedzą. Lub możemy wrzucić moje ukochane skoczogonki.
Oskoczałki potrzebują dość wilgotnego środowiska. Tu jest dość sucho. Będę pryskać zapewne jeden rok bardziej, gdzieś tutaj. Znajdę sobie miejsce, gdzie będę pryskać bardziej, żeby to miejsce było wilgotne, resztę bardziej suche. I wrzucę skoczogonki, a nawet razu z tym listkiem. Ogólnie to już wszystko. To jest najszybsze robienie pojemnika, jakie mogę sobie wyobrazić. Wystarczy przerzucić teraz wszystkie sztuki, zamknąć i gotowe. Ale trochę już porozmawiamy. Należą one do rodziny zajadkowatych. Są to drapieżne pluskwiaki, które polują przy pomocy kujki. Tą kujką wprowadzają jad do ofiary, aby ją zabić. Również przy jej pomocy wstrzykują substancje do rozpuszczenia swojej ofiary od wewnątrz i przy jej pomocy wysysają wszystkie strawione wnętrzności swojej ofiary, pozostawiając tylko sam chitynowy pancerz. Żyją na grupowo, to oznacza, że nie po prostu przybywają razem ze sobą, ale również razem ze sobą polują i odżywiają się wspólnie. Kanibalizm jest minimalistyczny, najczęściej występuje u młodych form, szczególnie u L1. Starsze osobniki, dorosłe w zasadzie siebie ignorują. Należy mieć to na uwadze, że ich kujka jest długa, ostra i mają jad, więc trzeba uważać podczas kontaktu z nim. Co prawda one wolą uciekać, nie atakują bez powodu, jednak zaniepokojone, bez możliwości ucieczki, no mogą tą kujkę. Jad niby porównywalny jest do pszczoły, pojawia się po prostu taki bolący czerwony obrzęk, ale jak ktoś jest uczulony, mogą te objawy się nasilić, mogą pojawić się również inne objawy, więc zalecam podchodzić do nich z rozwagą. Przedstawiciele tej rodziny zajadkowatych występują również w Polsce. Sprawdza, w Polsce są mniejsze, może mniej kolorowe, ale ich schemat działania jest identyczny. Opieka nad nimi jest naprawdę łatwa. Wystarczy po prostu zapewnić im dostęp do pożywienia, czasem popryskać, chyba że mamy dorosłe samice i spodziewamy się jaj, albo już inkubujemy jaja, więc należy zachować większą wilgotność. Najlepiej zrobić to w jednym miejscu. Samice po prostu będą składać piasku w wilgotnym torfie i w tym miejscu zapewni większą wilgotność, aby inkubacja zaszła pomyślnie. Temperatura od 20 stopni do 25 to jest wystarczająco. Im wyższa temperatura, tym szybciej się rozwijają. Jednak te 20-25 to jest naprawdę dobra temperatura, którą można... No w większości z nas ma taką temperaturę w pokoju, bez żadnego dogrzewania. Tak jak mówię, łatwe, przyjemne w obsłudze, starszy tylko karmić, czasem prysnąć. Wolę jednak bardziej sucho niż mokro, no chyba że mówimy o jajkach czy samicach, które będą składać jajka w podłożu, to wtedy trochę bardziej wilgotne. To już wszystko, co teraz przygotowałem dzisiaj na temat pluskwiaków. Dzięki, że oglądaliście. W sumie, że dalej jesteście, mimo że odcinki są tak rzadko. Już jest szybciej, ale dalej rzadko. Postaram się coś zmienić. Tło się znowu zmieniło. To się częściej zmienia tło niż filmiki są wrzucane. Ale nevermind, poprawimy. Jest więcej. Dzięki za wszystkie suby, lajki jeszcze raz i do zobaczenia, hej.